Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem, a dzisiaj czekają nas ostatnie mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018. Gramy ze Szwecją i Hiszpanią. Jeśli choćby w jednym z tych spotkań uzyskamy remis, jedziemy na Mistrzostwa Świata. Tak dobrze ułożyła się tabela, mamy 3 punkty przewagi nad Rosją, ale jedno zaległe spotkanie, więc uzyskując teraz remis, mamy pewny awans. Jak widzimy, Irlandia Północna u siebie przegrała z Czechami 1-0, tak samo jak Rosja przegrała z Hiszpanią. Również u siebie 1-0. Są to dla nas idealne wyniki. Ale co tu dużo mówić, pora zaczynać arcyważne spotkanie ze Szwecją. I będzie rzut rożny dla Szwecji. Grę wznowi Ekdal. Zobaczmy. Ekdal centruje w pole karne, ale Drągowski spokojnie piąstkuje piłkę przed pole karne. No i Szwecja wznowi grę od autu. Zobaczmy, Hamad symuluje wyrzut, jednak wyrzuca Guidetti. Hamad centra na pole karne, ale Drągowski bez problemów łapie tą piłkę. No i koniec spotkania. Remis 0-0, co daje nam awans na Mistrzostwa Świata. No szczerze, nie namęczyliśmy się zbytnio w tym spotkaniu. Jak widzimy, Drągowski złapał jedną piłkę, jedną sparował, nota 7,3. Dobre spotkanie w naszym wykonaniu. No tutaj Berg miał jakieś pudła, no ale niestety nie zdołał trafić w bramkę. Tak byśmy przynajmniej jakąś interwencję mieli, no wyrównane spotkanie raczej na remis. I okej, to było na tyle, zobaczmy oceny. No u nas nikt nie dostał zawodnika spotkania. Drągowski 2 interwencje. Nordfeld 2, zawodnikiem meczu Forsberg. Rozgrywał dość dobre spotkanie na skrzydle. No i okej, to by było na tyle, przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Jak widzimy, mamy pewny awans na Mistrzostwa Świata, bo przed ostatnią kolejką nad Rosją mamy 4 punkty przewagi. Tego już się nie da odrobić. A teraz taki pożegnalny mecz. Zagramy sobie z Hiszpanią na ich terenie. Będzie ciężko, ale też możemy wygrać. Jak nie my, to kto? Jesteśmy przecież ćwierćfinalistą Euro 2016. Pora zaczynać to spotkanie. I zobaczmy, szansa dla Polski. Milik ładnie podaje do Lewandowskiego. Robert Lewandowski podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski, co zrobi? Utrzymuje się przy piłce. Arkadiusz Milik, bardzo ładny przerzut. Pawłowski, ależ bramka! Coś niesamowitego, bardzo precyzyjne uderzenie z woleja Szymona Pawłowskiego. Widać wielką radość u gracza Lecha Poznań. Zobaczmy, Arkadiusz Milik, świetny przerzut i uderzenie Pawłowskiego jak marzenie. Polska prowadzi 1-0. Hiszpania chce szybko odpowiedzieć. Zobaczmy, Fabregas, Martinez, Isco. Isco, czy poda? Tak jest, podaje do Diego Costy. Diego Costa decyduje się na strzał tuż obok bramki. Naprawdę mamy sporo szczęścia w tej sytuacji, że to nie wpadło. I będzie rzut rożny dla Hiszpanii. Grę wznowi Koke. Co wymyśli gracz Atletico Madryt? Centruje w pole karne, wysoka centra, ale Drągowski spokojnie piąstkuje piłkę przed pole karne. I znów Polska w natarciu, zobaczmy, Zieliński. Ładnie tutaj wypatrzył Błaszczykowskiego, Błaszczykowski podaje do Olkowskiego. Paweł Olkowski, Zieliński, Błaszczykowski, co wymyśli? Centruje na pole karne, Milik na 2-0! De Gea w tej sytuacji znów bez szans. Gramy po prostu w tym meczu fantastycznie. Zobaczmy tutaj centra Kuby Błaszczykowskiego i główka Arkadiusza Milika nie do obrony. Polska prowadzi w Madrycie 2-0. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2-0 na Santiago Bernabeu. Fantastyczny mecz Polaków. Przypomniało się Euro 2016.
Zobaczmy tutaj, jeden strzał sparowany, nota 7,2. Pokonujemy Wielką Hiszpanię w ostatnim meczu eliminacyjnym, ale to i tak nam daje tylko drugie miejsce w grupie. Raz gol Szymona Pawłowskiego. No coś fantastycznego, takie uderzenie z lewej nogi. No brak słów, po prostu brak słów. Plus trzeba pochwalić Arkadiusza Milika, świetna asysta w tej sytuacji, a potem gol z główki. No Hiszpania dominowała, nie wiem kiedy oddali te celne strzały, tak szczerze, bo żaden nie leciał w moim kierunku, no ale statystyki, według statystyk dominowali, ale tylko według statystyk. Zobaczmy oceny. Zawodnikiem meczu Arkadiusz Milik, w pełni zasłużenie, rozgrywał naprawdę fantastyczne spotkanie gracz Napoli. Jedna interwencja Drągowskiego, dwie De Gea, ale Hiszpan przepuścił dwie bramki, my zachowaliśmy czyste konto. I przejdźmy dalej. Jesteśmy już po drugim spotkaniu, wielki sukces reprezentacji Polski, udało nam się wygrać z Hiszpanią. I zajęliśmy drugie miejsce w grupie, tracąc do ekipy La Furia Roja tylko jeden punkt. Szkoda, mogliśmy wygrać tę grupę, no ale niekiedy głupio tracone punkty wpłynęły na to, że zajęliśmy tylko drugie miejsce. Zobaczmy jeszcze statystyki zawodników. Najlepszym strzelcem został Szatow, Costa i Krejci. Najwięcej asyst miał Darida. Najwięcej czystych kąt miał Bartłomiej Drągowski. A żółte i czerwone kartki obejrzymy sobie tak dla formalności, ale trzeba przyznać, że w żółtych kartkach wygrał gracz Legii, Chlouszek, więc brawa dla niego przynajmniej. Pokazał, że siła polskiej ekstraklasy jest w każdej klasyfikacji. I okej, jeszcze czas na trening, tak na koniec odcinka. Trzeba sobie jasno powiedzieć, były to udane eliminacje. Awansowaliśmy zgodnie z planem, no ale po ćwierćfinaliście Euro 2016 trzeba się było tego spodziewać, no jednak brak awansu byłby naszą wielką porażką. Grupa niby nie najłatwiejsza, ale spokojnie dało się z niej wyjść. Co pokazaliśmy, no. W ostatniej kolejce zagraliśmy nasz najlepszy mecz, oby ta forma przełożyła się na Mistrzostwa Świata w roku 2018. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!